Cześć wszystkim, Papa Swinger ja. Ostatnio był live'ik, nie? I na tym live'ie udało się odblokować Papę Lejego, a dzisiaj odblokujemy na normalnym odcinku 59 rank. Więc ze względu na to będziecie mieli teraz odcinek premierowy, bo odblokowujemy rank, który będzie miał tytuł. Chyba wszyscy wiemy jaki, a jak nie, to się zaraz wszyscy dowiedzą. Ci, co nie wiedzą. Okej, 143 dzień, nie? Czyli w zasadzie przez 12 dni... Nie... Ile? 13 dni. 13 dni będziemy wbijać papieluiemu złoty medal. 13 dni. A my mamy jeszcze do wbicia... kilka złotych medalików, nie? Czyli 24. Nie, 34. No, 34 osoby jeszcze nie mają złotego medala. W tym Papa Louis, nie? Czyli, no, znaczy, oznacza to, że jak na razie codziennie 6 osób będzie zamawiało zamówienie i 6 gwiazdek będziemy mieli nowych do złota. 6 nowych gwiazdek. Spróbuję, bo może przyjdzie Fulini. Jego mięso już tam wstawiłem. Nie wiem, ktoś to może przyjść. Jak będę potem wiedział, kto będzie przychodził, no to będę robił mięsa na zapas. A teraz nie wiem, kto przychodzi. Mogę ewentualnie zrobić, nie wiem, 6 krewetek. Nie wiem, 9 tych. Gazetkę sobie czytasz, spoczko. Okej. Okay. Mary jest. Mary. No ja tam to wyrzucę, bo nie mam co tego trzymać. A. Nie pamiętam kompletnie tego zamówienia, ale wiem jak je robić. Czyli w zasadzie tam tego nie potrzebuję. Znaczy wiecie. To oblejemy sosem tak jak leci, nie? Bo to jest Papa Louis. Polecimy według zamówienia. A jak będzie ósemka, no to... Ale wiecie co? Nie, nuggetsów nie mam, dobra. To nuggetsy mogę wstawić. Czy może nie. Z białym serem to chyba tylko ona zamawia, więc... Wiadomo co, robimy. Tutaj zróbmy perfekt. Fajnie by było tylko perfektami go obsypać. Tego naszego papelujego. Tak, z tej strony mają być. Dobrze, teraz tutaj, wydaj to. Chyba u każdego close klienta, z wyjątkiem jednego, mieliśmy chociaż raz perfekt. Sasza. O. Dobra, 8 nuggetsów. Okej, okay, teraz tak. Tutaj mamy normalne zamówienia, nie? 8 i 8. Znaczy, mięso pod zamówienie. A tutaj już jest mięso dołożone po prostu na zapas. Jest Olga. Przewidziałem ją. Tylko nie pamiętam, jakie ona mięso zamawia. I akurat dobrze, że mam te paski luje. Myślałem, że krewetki chcesz. Dobra, nie wiem, weźmy ten sos. Nałóżmy, może przyjdzie akurat klient od tego. Teraz ponakładam te sosy, nie? Tutaj, nie wiem, kto może przyjść jeszcze od krewetek. No się okazuje, że te krewetki mi w ogóle tu niepotrzebne są. Tam jeszcze był od krewetek. Dobra, weźmy. Pozbierajmy to, co tu jest. I tak. Oblejemy tym sosem.
wiem, że mi wiesz, przez to polecą punkty za czekanie, że ja tak tutaj się na tych sosach skupiam. Ale wolę tak to zrobić. Jest Kletus. No nie mam do ciebie tego mięsa akurat. Czyli w zasadzie zapas się nie wykorzystał. Nic, co miałem gotowe, nie jest akurat do tych klientów, co przyszli. Nie? W zasadzie ten zapas przy tym dniu w ogóle nie zostanie wykorzystany. Ajej. Tak myślałem, że to są dwa, że nalałem dwa. A to były cztery już. Czyli trzeba będzie zrobić cztery od nowa. Jeszcze coś mamy? Nie, to już wszystko. Tak, to już wszystko, czyli tak. Potrzebuję dwa. Potrzebuję cztery. I w zasadzie tyle. Z tego, co potrzebuję, a nie mam. A nie, czekajcie. Tu trzeba tak to układać. Bo inny sposób to będziemy mieli gorzej z punktami. Ok, więc no nie robimy jeszcze na zapas. To nie ten etap, żeby robić na zapas, bo zapasów nie wykorzystuję. Tylko się marnują. Kingsley ma gwiazdeczkę. O, jest Queen. Jakbym wiedział, to bym oblał to z sosem i nie musiałbym teraz tego wyrzucać, nie? Bo oblałem to sosem, ale to są tylko dwa oblany. Czyli to do kosza. To tak. Czekajcie, czosnkowy. Teraz tak, tutaj dwa. Czyli mamy obleć tym sosem. I co jeszcze? Tu mamy cztery, czyli ten sosik. Dobra, zróbmy sobie trójkę. Zróbmy sobie trójkę, czyli robimy pierw to, co naokoło. Teraz robimy sobie tutaj jakby przegródki. Nie, to nie są przegródki. To ma w ten sposób wyglądać. Za chwilę zrobię do Queen. To ma wyglądać w ten sposób. Tutaj tak i tutaj tak. Tutaj T8 ma w ten sposób wyglądać. Ok, teraz tak. Sos ten. Jedziesz. O, już tu czekamy, ta build nie wyszło. Czekanie, no to wiadomo. Więc jedziemy z zamówieniem Queen. A, czekajcie, bo Olga ma mieć złoto, nie? A już u niej nie wyjdzie perfekt. A chyba, że teraz zaraz zrobię dla niej. Spróbujemy dla niej od razu zrobić. Okay. Nie wiem, czy tu wiedzie perfekt. Jest perfekt. Teraz Queen, tak? A teraz Olga. To złote medale to my w tej Wingerii chyba bardzo szybko wbijemy. Patrząc na to, że już mamy złoto 47. A naprawdę mało osób nie mam w ogóle medalu, czyli ile to z osób? No teraz trochę więcej. Ile osób nie ma medali? Papa Louis, tutaj ta czwórka i tutaj ta dwójka, czyli sześć osób. Jakby tak przyszli wszyscy w jednym dniu, to by było ciekawie. A może jeszcze zobaczmy, kto ma najdalej. Tutaj dwie gwiazdki, dwie, jedna. Znaczy w zasadzie dwie lub jedna gwiazdka brakuje do medalika któregokolwiek z nich.
Jedną brakuje jedna, drugiej mu brakuje dwie. Jak to mogę? Ok, 73, czyli punkty już dawno uciekły. Czyli teraz Nuggetsy. Tak, no układamy tutaj ósemkę tak jak u Kingsleya. Czyli na przemian 2-1. Więc sobie od razu tu zrobimy przegródki. Jak jest 12, no to wiadomo jak to układać. Następny dzień spróbujemy zrobić 100%. Tutaj trochę za dużo chciałem chyba. Aha, tutaj teraz jeszcze te 8 na koło. Zamówienie Kletusa. On tam chyba ma brązowy do wbicia, czy mi się wydaje. On właśnie jest jednym z tych 6 bez brązowego. Papa Louis dostanie brązowy w następnym odcinku, bo wiemy, że on będzie przychodził teraz codziennie, czyli wiemy, że przez 13 dni on to złoto będzie miał. Znaczy no, za 13 dni, za 12 już teraz, on to złoto będzie miał wbite. Ok, build nie wyszło raz. Tak to wszędzie wychodziło, to build. Ok, mamy 59 rank. Jest git, szkoda, że tak słaby wynik dzisiaj zrobiliśmy, ale kto by się przejmował takimi błahostkami, skoro 59 rank bity i osiągnięcie zdobyte. Teraz tylko jeszcze złota powbijać i będziemy mieli wszystko. Ranki będziemy oczywiście wbijać, ale nie będą już nas aż tak interesować już teraz. Te ranki to ewentualnie nam tylko będą powiększać wypłaty. I to jedyne co teraz te ranki będą nam dawać. Tylko jedynie wypłata będzie większa. Nie? O, wypłata to jest rank razy 10. Ranka razy 10 to jest wypłata. No i zobaczcie, jak się trafiło fajnie. Nie? Odbiło się o te cukierki i prosto do dołka. Czyli co, jeżeli to jest prawda, no to nie. Tutaj nie ma tak, że 10 razy 59 to nie, bo tutaj 390. Tu jest wypłaty. No nie, to bo to 5 dolców daje. Wypłata daje 5 dolców, no tak. Dobrze. Znaczy rank daje 5 dolców do wypłaty. No. Kupmy sobie te chusteczki, chociaż ich nie potrzebuję aż tyle. Jeden pakiet kupiłem. I teraz dzień 144. Papa Louis oczywiście. Tam Penny idzie, nie? Jeżeli dobrze wydaje mi się, to Penny dzisiaj będzie. Jeżeli tak, no to można zrobić dla niej od razu, bo ja pamiętam, że ona chciała 3 i 6. Jeżeli to będzie Penny, no to będzie już dobry ten, dobre przeczucie. Jeżeli to będzie miał być Roy, no to też będzie dobrze. O właśnie, Roy. Czyli jednak ten klient, który idzie za budynkiem, a nie ten klient, który idzie obok budynku. Ten, co idzie za, to przychodzi. Ten, co idzie obok, to nie przychodzi. A to wychodzi. Okej. Okay. Zrobiłem jego mięso, bo pamiętam, co tam chciałem. Okej, okay, poprzyspieszamy i teraz jedziemy sosami. W. Good i good. Czyli tutaj teraz potrzebujemy czosnkowe. Papa Louis to jak na... Patrząc na innych klientów, to on ma jedno z najłatwiejszych zamówień. Jest z Furini. A, czyli to jeszcze raz. A raczej to bym tam punkt stracił. No, robię się sobie, zróbmy 8. Najwyżej 8 się... No, 8 najwyżej zostanie. W zasadzie to nie ta kolejność.
Marchewki pierwsze. Teraz mięso to. Teraz to z tej strony. Tak. I teraz to z tej strony. Okej. Papa Louis. Dostajesz. No jak ładnie, jak na razie nie trafił mu poniżej perfekta. Byłoby ciekawie, jakby mu tylko perfekty trafiał. Przyszedł nick. Czyli jak widać, jakbym wsadził 9 tych, to by też się opłaciło, ale kto mógł wiedzieć. Teraz ten. Teraz tak, 8 i 3. Nie, tutaj W. W sumie to mięso to już mi się dzisiaj powtórzyło, nie? Miałem 4, teraz mam 3. Nuggetsy. Roy tam miał coś ze złotem związanego, nie? Czyli trzeba mu perfekt zrobić. Tym bardziej, że jego zamówienie jest drugie w kolejności, co należy do najłatwiejszych. Czyli w zasadzie nie. To jest łatwiejsze od tych ósemek. No tutaj to tylko trzeba na konkretne pola nakładać. A tam to jeszcze trzeba na ukosy kładać. Układać, tak. I złoto masz. Perfekcyjne, pięknie. Byłbym wdzięczny za trafienie dzisiaj perfekcyjnego dnia. Franko dzisiaj. Nie, dzisiaj nie będzie Xolo raczej. W zasadzie na Franka liczyłem przy poprzednim dniu. Stąd ten pomysł z tymi krewetkami i tym sosem, w którym oblałem te krewetki. Czekajcie, 6 to ten sosik. Teraz mamy Fuliniego. Teraz 4 z tym. Tak. Ma być 8 oblanych. I teraz tyle. Z tego. Z tego oblewania sosami na tą chwilę. Teraz tutaj 4 i 4 te. Tu jest. Ok, teraz tu. Tu, nagle chyba za mało miejsc. Znaczy, no, tutaj chyba coś. Dobra, wiecie co? Ok, teraz jest chyba ok. Tylko trzeba wytrzeć. Teraz sosiki. Ten sosik. Jak tam Fulini? A, udało się. W sumie chyba nie muszę tego poprawiać. A, jest Xolo. No i patrzcie. Patrzcie to. Można, wiecie co, może od następnego dnia po prostu będę robił po 12. O tyle razy przychodzą klienci, co się po prostu powtarzają, nie? A tak to ja tracę po prostu czas na to, żeby zrobić jeszcze raz to samo mięso. Skoro mogę zrobić tylko jeden ten, nie? Zrobić jeden zapas, nie? Spróbujemy tak zagrać przy następnym dniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak robię mięso na 12. Będę dłużej oblewał to sosem, ale może nie będę musiał aż tyle robić. Po prostu będę miał wszystko jakby już przygotowane, nie? Tego nie potrzebuję już, więc w zasadzie to sobie wyrzucę, żeby się nie pomyliło. I teraz z tej strony 3. A z tej strony, czekajcie, to tak ma iść. Ciepielenie ósemki to, mimo że jest trochę nużące, to jednak łatwiej chyba tutaj trafić perfekta przy takich. To jest najważniejsze pytanie, czy uda mi się zrobić perfekt u Xolo. Ostatnio się nie udało, a tutaj nawet czekanie nie wyszło. Dobra,
Dobra, czyli 6. Teraz piąteczkę. 6 na 6. Sosik. Sosik i 2 nawet. No. Okej, okay, chciałem wyciągnąć, a położyłem na talerz niespecjalnie. No, i tak nie wyszło perfekcyjnie. Dobra, czyli tak, nuggetsy. Od razu oblejemy dla Xola też. Szkoda, że Unika tak poleciały te punkty. No chyba za długo czekał, żeby mu wziąć zamówienie. Teraz 2. No i teraz 5. Czyli tak. To ma w ten sposób wyglądać, że teraz mamy kilka dwójek, czyli w ten sposób. Marchewki. Sosik. I zamówienie Ibai. Należy do jednego z tych, co dwie gwiazdki były potrzebne. Teraz już jedna. No i teraz nie będę jakby sprawdzał, jak tam zamówienie wygląda, tylko po prostu robię jak uważam. Tylko po prostu tutaj chyba chodzi o to, żeby wszystkie pola jakby miały coś na sobie związanego z mięsem. Nie wiem, coś na takiej zasadzie ma być. Sprawdźmy to. 97, ok. za cały dzień. Dobry wynik. Rank 60 jeszcze nie było. Tam było 3000 punktów do wbicia. Około teraz 1300. Znaczy, nie, to nie było 3000, tylko 2,5 około, nie? Szukamy naszego nika. Jedyny klient, którego dzisiaj nie mieliśmy z tych tutaj, co się pojawili, to Doan. Doana dzisiaj nie mieliśmy przez 2 dni. Wydawało się, że nie zauważyłem, że nikt tak przez tłum przeszedł do tych drzwi. Ja to zauważyłem, że nikt się tutaj kręcił, nie? I nagle w tłumie ludzi wszedł do tych drzwi, które kliknęła mnie. Więc na dzień dzisiejszy to tyle. Odcinek dzisiejszy premierowy też dobiegł do końca. Tak. Odcinek premierowy dobiegł końca. No. 6. dzień maratonu, nie? Jutro ostatni dzień. Jutro Wingeria o 14, nie? O 14, więc tym sposobem zakończymy maraton dla papa z Wingeri, nie? Już jutro będziemy kończyć maraton. Jutro będziemy kończyć maraton i będziemy podsumować, co udało się zrobić podczas tego maratonu. Więc dzięki, do zobaczenia. Cześć!